I zmieniamy temat. W piątek 30 maja w sali kongresowej w Toronto miał miejsce uroczysty bankiet, którego celem była zbiórka funduszy na realizację projektu pod nazwą Tribute to Liberty, miejsca pamięci ofiar komunizmu, które ma znaleźć się w Ottawie. Zanim przedstawimy Państwu sprawozdanie z tego wydarzenia z udziałem premiera Stephena Harpera, obejrzyjmy fragment prezentowanego w czasie bankietu filmu dokumentalnego powstałego na zamówienie fundacji Tribute to Liberty. Lenin arrives in Petrograd in April and preys on the poverty, ignorance and desperation of the people. He promises them land and peace, independence for non-Russian peoples, and a red heaven on earth. All opposition is ruthlessly suppressed. Food production declines, and once again, as in Lenin's time, starvation is the diet of communism. Digging the Volga Don Canal are farmers, religious leaders, and inconvenient minorities. Stalin establishes his own secret police force, and slave labor camps are set up all over the Soviet Union. 125 camps, 10 million slaves. On the backs of his slaves, Stalin builds an industrial Russia geared for conflict with the West. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe. Warsaw, Berlin, Prague, Vienna, Budapest, Belgrade, Bucharest, and Sofia. Meanwhile, in China as everywhere else, communism produces waste, squalor, misery, and death. Thousands challenge the terror of the secret police to flee into British Hong Kong. In Korea in 1950, communist China and the free world come into conflict when South Korea is invaded by communist forces from North Korea. The dark night of tyranny has descended on Poland. The target of this repression is the Solidarity movement. But in attacking Solidarity, its enemies attack an entire people.
Still, the curious, the angry come and confront the troops, each in their own way, at Tiananmen Square. And in some cases, they have been able to fight back. But for now, it appears to be a kind of a standoff. Chosen for the protest in memory of the August 23rd, 1939 signing, the Ribbentrop-Molotov Pact between the Soviets and the Nazis. 4 lata temu Parlament Kanadyjski zdecydował o budowie memoriału ofiar komunizmu. Jak wspomnieliśmy, miejsce pamięci ofiar komunizmu, które będzie nosiło nazwę Canada The Land of Refuge, usytuowane zostanie w Ottawie, a dokładnie w parku znajdującym się nieopodal budynków Archiwum Narodowego i Sądu Najwyższego. W podpisanej w ubiegłym roku umowie między rządem Kanady a realizującą projekt Fundacją Tribute to Liberty, rząd zobowiązał się do przekazania na ten cel w ciągu 2 lat 1,5 miliona dolarów. Na rozpoczęcie bankietu w Centrum Kongresowym na ekranie wyświetlono przemówienie okolicznościowe jednego z sygnatariuszy ubiegłorocznego porozumienia ministra zatrudnienia i wielokulturowości Jasona Kenney na temat terroru, jakiego w minionym wieku określanym przez świętego Jana Pawła II stuleciem łez doświadczyły narody, którym narzucono system komunistyczny. W bankiecie zorganizowanym w tak niesłychanie ważnym celu uczestniczyli przedstawiciele kilku narodowości, w tym środkowo- i wschodnioeuropejskich. Obecni byli ambasadorowie Polski, Ukrainy, Słowacji i Estonii, ministrowie rządu kanadyjskiego wraz z ministrem imigracji Chrisem Aleksandrem, senatorowie i posłowie federalni, wśród których był również polskiego pochodzenia poseł Władysław Lizoń. Społeczność polonijną reprezentowali m.in. członkowie zarządu głównego KPK na czele z prezes Teresą Berezowską, przedstawiciele organizacji społecznych i weterańskich, naszej Credit Union w osobach przewodniczącej Rady Dyrektorów Elżbiety Morgan, prezesa zarządu Andrzeja Pitka i wiceprezes do spraw operacyjnych Lucyny Jankowicz oraz przewodniczący Konferencji Polskich Księży na wschodnią Kanadę proboszcz parafii świętego Maksymiliana Kolbe ojciec Janusz Błażejak. Gorącymi oklaskami witano wchodzących na salę premiera Kanady Stephena Harpera i jego małżonkę Lauren oraz prezesa zarządu Fundacji Tribute to Liberty, będącego również wiceprezesem zarządu głównego KPK do spraw kanadyjskich Ludwika Klimkowskiego, któremu towarzyszyła małżonka Izabela. Osoby zabierające głos w trakcie spotkania, rejestrowanego przez kilka stacji telewizyjnych, to poza premierem Harperem dzieci ofiar komunizmu. Ojciec prowadzącego uroczystość Roberta Herjaveca, chorwackiego pochodzenia celebryty odnoszącego sukcesy na polu biznesowym, był w dawnej Jugosławii wielokrotnie więziony. Senator Ngo, pierwszy senator wietnamskiego pochodzenia, to jeden z 60 tysięcy tzw. boat people, któremu wraz z rodziną udało się wydostać z kraju i dotrzeć do Kanady. Tu cała rodzina rozpoczęła nowe życie, podobnie jak rodzina senator koreańskiego pochodzenia Ayony Kim Martin, której ojciec był również ofiarą systemu komunistycznego. Główny mówca wieczoru, premier Stephen Harper, w swym niezwykle interesującym, wielowątkowym wystąpieniu poruszył m.in. sprawę zbrodniczych intencji paktu Ribbentrop-Mołotow, milionów ofiar komunizmu przed, w czasie i po II wojnie światowej, a także zniewolenia krajów środkowej i wschodniej Europy. Premier podkreślił jednoznacznie krytyczne stanowisko, jakie wobec zbrodni tamtego okresu zawsze zajmowała Kanada, która przyjęła setki tysięcy imigrantów z krajów okupowanych przez Związek Radziecki lub z Chin, Korei czy z Wietnamu. Let me take this opportunity to extend my gratitude to Tribute to Liberty, in particular to you, Board Chair Klimkowski, to current Treasurer, past Chair Forsmanis, to the entire board, to all of the donors. The goal you have been working towards is important to Canadians, past and present, but it is especially so for future generations, for they must be forever reminded, forever, that the freedom and peace they stand to inherit was earned through struggle and sacrifice and must always be cherished as a precious and unique thing. There. More than 100 million souls were lost, an almost incomprehensible number. We must never forget that these are not numbers. They are not statistics. They were mothers and fathers, sons and daughters, friends and neighbors.
Their futures, their potential, their hopes and dreams were stolen from them. Our hearts break for those who suffered, and we mourn for those who were crushed. In Canada, we feel this pain so acutely because nearly one quarter of all Canadians were either held captive by communism's chains or are the sons and daughters of those who were. And when these freedom seekers arrived, many having risked their lives to get here, instead of communism's oppression, they found Canadian safety. Instead of communism's restrictions, they found Canadian freedom. Instead of communism's grim determinism, they found Canadian opportunity. Instead of communism's fear, they found Canadian hope. Sécurité, liberté, possibilité, espoir, c'était le Canada d'alors, et c'est ce que le Canada est toujours. Safety, freedom, opportunity, hope. That was Canada, and that is still our Canada today. What history has taught us is one clear thing, that the political ideologies that promise utopia lead to the opposite, hell on earth. That's why Canada needs this monument, and why we are so grateful to the work of Tribute to Liberty that reminds us of the names and the stories of those lost to one of the deadliest ideological plagues ever spread to communism. This monument is part of marking our path as a nation and thus helping to ensure that we do not lose our way. Thank you very much. Merci beaucoup. Zabierając głos przed pobłogosławieniem posiłku, ojciec Janusz Błażejak w wygłoszonej inwokacji prosił Boga o błogosławieństwo dla powstającego memoriału, jak i organizatorów jego budowy. Wyjątkowe środki bezpieczeństwa zastosowane podczas bankietu przez Biuro Ochrony Premiera Kanady uniemożliwiły zarejestrowanie wystąpienia ostatniego mówcy wieczoru, prezesa zarządu Fundacji Tribute to Liberty, Ludwika Klimkowskiego, apelującego o wsparcie finansowe realizacji miejsca pamięci ofiar komunizmu. Przedstawimy Państwu wypowiedź, jaką na ten temat pan Klimkowski udzielił Polish Studio podczas ubiegłorocznych obchodów Black Ribbon Day w Ottawie. To miejsce, miejsce centralne w Ottawie, przy jego tak wspaniałym położeniu, będzie centralnym, wspólnym miejscem, gdzie możemy składać kwiaty w rocznicę czy Katynia, czy wybuchu II wojny światowej, czy katastrofy smoleńskiej. To jest nasz wspólny cel i w związku z tym prosiłbym Państwa, byście w wolnej chwili spojrzeli na tributetoliberty.ca, a zwłaszcza na część, która nazywa się Pathway to Liberty. Jeśli bylibyście w stanie w swoim sercu wspomóc nas, będziemy Wam zawsze dozgodnie wdzięczni. Dziękuję bardzo.